Wziął buteleczkę wody utlenionej i zdezynfekował ranę. Dopiero potem wyszedł na korytarz. Szwy napierdzielały z każdym krokiem, niewygodne kapcie też nie ułatwiały chodzenia. Ogólnie było ciężko, ale nie przeszkadzało mu to za bardzo. Miał wolność na wyciągnięcie ręki. Już myślałem, że zostajesz powiedział dzieciak, gdy wreszcie Konrad dołączył do niego na korytarzu. Chłopak kucał przed drzwiami prowadzącymi z ambulatorium do dalszej części szpitala i walczył z zamkiem. Konrad minął drzwi prowadzące na jedną z sal. Przebijało się przez nie światło.